28 maja w Chorzowie strażacy obchodzili swoje święto. W trakcie uroczystości w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wręczono odznaki zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej oraz medale zasłużone dla pożarnictwa. Nadano również awanse w stopniach służbowych, a 31 strażaków za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz Komendy Miejskiej i Centrum Edukacji Przeciwpożarowej zostało uhonorowanych nagrodą finansową przez prezydenta miasta. Dzień strażaka kalendarzowo wypada 4 maja, natomiast dzisiaj odbył się uroczysty apel z tej okazji w naszej komendzie. Przy tej okazji wręczyliśmy odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, ale również zostały wręczone awanse oficerskie, na stopnie oficerskie funkcjonariuszy z komend z Chorzowa, ze Świętochłowic, z Siemianowic i z Katowic. Dla strażaków to jest taki moment, kiedy można podsumowywać to, co za nami i zaplanować to, co przed nami, spojrzeć do tyłu, podjąć refleksję nad tym, co było dobre, co było złe i jak możemy jeszcze być lepsi, sprawniejsi i spowodować, żeby było jeszcze bezpieczniej. Bycie strażakiem to nie praca, bycie strażakiem to służba, dyspozycyjność. Nie chcę mówić 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ale jeśli ktoś nie traktuje tego jako służby, to nie sprawdzi się. Strażak to nie jest zawód, strażak to jest po prostu życie. Strażakiem się jest, a nie bywa. To nie jest tylko tak, że przychodzą funkcjonariusze na służbę. To jest tak, że oni wracając ciągle myślą o tym, żeby zabezpieczać i powodować, żeby było bezpiecznie. Na drodze rozglądają się. Jeśli się przydarzy w międzyczasie z powrotu do domu jakiś wypadek lub jakieś zdarzenie, które wzbudza niepokój, to każdy ze strażaków natychmiast reaguje. Bez strażaków życie w mieście byłoby trudne. I dzięki strażakom nie boimy się ognia, nie boimy się wody, nie boimy się pożaru. Nasza straż pożarna jest wyjątkowa. Nie tylko wyjątkowa, że dobrze działa. Działa na co dzień, działa w miarę potrzeb, ale także bardzo mocno edukuje. W Chorzowie działa Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Jedyne takie na Śląsku i w zasadzie najlepsze, największe w Polsce. I to nas wyróżnia. To jest także dodatkowe zadanie właśnie dla naszej jednostki, dodatkowa praca dla naszych strażaków. Uczymy bezpieczeństwa przeciwpożarowego tutaj w Chorzowie od małego.